Yo, z tej strony Aroxd, witam Was w kolejnym moim materiale i dzisiaj Wam pokażę, jak używać lewego paska narzędzi w Photoshopie. Będzie taki luźny, choć trochę myślę, że długi poradnik, ale taki ma za zadanie pokazać, tak jakby zapoznać Was z tym całym paskiem narzędzi w Photoshopie, tak abyście wiedzieli, do czego tak naprawdę każde narzędzie służy. Jeżeli będę robił coś, co nie jest związane z tym paskiem, powiedzmy tam robił nową warstwę czy cokolwiek, używał jakiegoś skrótu, który nie jest istotny w tym momencie, no to nie przejmujcie się tym, nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ jeżeli coś będzie istotne, no to Wam będę o tym mówił, a jeżeli nie, no to po prostu nie. Następne poradniki będą dotyczyły powiedzmy warstw czy ścieżek, a Was to na razie nie interesuje. Jeżeli będzie jakiś skrót, którego użyję, będzie istotny, uznam, że będzie istotny dla Was, że się Wam przyda, to po prostu Wam powiem, jak i po co to zrobiłem. No i następną sprawą, taką już ostatnią na szybko, jest to, że każde to narzędzie ma tutaj taką małą strzałeczkę, żebyście się potem nie gubili, że ja mam to, a nie mam tego. Znaczy, że ja mam coś, czego Wy nie macie. Macie tutaj sobie taką strzałeczkę, no i to ta strzałeczka mówi o tym, że każde narzędzie posiada jakieś poboczne opcje. Możecie lewym przyciskiem myszy wybrać sobie to narzędzie, a prawym przyciskiem myszy możecie sobie rozwinąć to narzędzie i wybrać inną opcję z niego. No i myślę, że to wszystko. Także zacznijmy sobie od pierwszego narzędzia, którym jest przesunięcie. Przesunięcie służy, jak sama nazwa wskazuje, do przesuwania różnych rzeczy. Powiedzmy, możemy sobie wszystko złapać i sobie tu poprzesuwać w lewo, w prawo, w górę, dół. To się znajduje pod przyciskiem V i to możecie sobie zapamiętać bądź zapisać. Jeżeli ktoś tam będzie notował, będzie miał taką chęć zanotowania, to V to jest właśnie to przesunięcie. To jest bardzo przydatne narzędzie i warto sobie to zapamiętać. Następnymi trzema narzędziami są narzędzia do zaznaczania. Pierwsze z nich zaznacza prostokątnie. Możemy sobie powiedzmy zaznaczyć to, wybrać narzędzie przesunięcie, no i sobie to przesunąć. Zaznaczył nam prostokąt, tak? To sobie cofniemy. Jeżeli chcemy sobie coś zaznaczyć eliptystycznie, tak bodajże, kółko w każdym bądź razie zrobić, możemy to zrobić właśnie tym narzędziem, tylko nie prostokątnym, tylko eliptycznym, o właśnie, i sobie wybrać narzędzie przesunięcie i sobie to przesunąć. Tak, dobra, to sobie również usuniemy. No i z tego narzędzia to jest wszystko. Następne narzędzie również służy do zaznaczania, jest nim lasso. Lasso działa tak jak ołówek, można sobie przytrzymać lewy przycisk myszy, jechać, coś tam zaznaczyć i również możemy sobie to przesunąć tak jak wcześniej tamte rzeczy, wybierając narzędzie przesunięcie. Jest mało precyzyjne, ale czasami się przydaje, żeby coś na szybko zaznaczyć. Następne z tego lassa mamy lasso wielokątne i to się teraz bardzo często przydaje. Możemy sobie to zaznaczyć, powiedzmy to co u góry, punktowo. Klikamy i robi nam się linia. Raz, dwa, trzy, cztery i musimy ją skończyć. Jeżeli chcemy skończyć, tutaj mamy właśnie ten znaczek, tak, tego lassa wielokątnego, zwykłe, i jeżeli dojdziemy do końca, będzie nam się takie kółeczko obok niego pojawiało i to znaczy, że możemy w tym momencie skończyć to zaznaczanie. Klikamy i również możemy sobie to zaznaczyć, możemy sobie to przesunąć jakkolwiek, nie? Dobra, cofniemy dalej. I magnetyczne, lasso magnetyczne, do czego służy? Tak jakby, jak Wam to najprościej przedstawić, ono się przyczepia do takich krawędzi. Powiedzmy, chcemy sobie skopiować ten znaczek, znaczy no wyciąć, czyli klikamy gdzieś tam i jedziemy sobie. W tym momencie tylko raz kliknąłem i jadę sobie przy krawędzi tego znaczka. Ono samo się tam przykleja do tej krawędzi, może nie jakoś super, jak widzieliśmy tam na dole, ale się przykleiło, nie muszę tego wycinać lassem wielokątnym. No, tutaj mamy również, tak jak u góry było, znaczy wcześniej też ten ikonka lassa magnetycznego z tym kółeczkiem, możemy to skończyć, możemy złapać i to sobie normalnie przeciągnąć. No i widzimy tutaj na dole, no nie do końca super wycięło, ale to dlatego, bo się śpieszyłem, w ogóle no tak średnio to wycina, bo tutaj widzimy jakieś tam zostawione, tutaj jakoś tam wycięte niedokładnie, no ale kto co woli, no czasami się przydaje. Jeżeli mamy jakiś duży element, a nie chcemy tam się pierdzielić z tym, z wycinaniem tego dokładnie. Dobra, to było magnetyczne, najczęściej używane przeze mnie lasso wielokątne. I ostatnim narzędziem do wycinania jest szybkie zaznaczanie i różdżka. Szybkie zaznaczanie też rzadko się używa, bo no średnio zaznacza, powiedzmy bardziej kontrastowe rzeczy. Możemy sobie wyciąć, zaznaczyć poszczególne kolory i sobie je przesunąć na przykład. Tylko jak widzimy tutaj zostawił sobie tutaj smugę taką zieloną i niebieską. Tutaj tak samo, także no, nie polecam tego narzędzia do zaznaczania i do kopiowania czegokolwiek, ale różdżka jest fajniejszym narzędziem. Również polega na zaznaczeniu jakichś pól o dużym kontraście, na przykład powiedzmy tutaj mamy zielony na czarnym tle, tak? Czyli sobie klikamy, możemy je usunąć przyciskiem Delete i jak widzimy tutaj żadnych właśnie nie powinno być smug zostawionych, żadnych niedoskonałości. No i sobie to cofniemy, żeby było tak jak było. Dobra. I to z zaznaczania tyle. Co jeszcze ważne jest przy zaznaczaniu? Jeżeli sobie coś zaznaczymy, przykładowo różdżką, znaczy te wszystkie rzeczy dobieracie sobie do waszych potrzeb. Jeżeli potrzebujecie coś dużego zaznaczyć, powiedzmy postać jest na białym tle, no to możecie sobie kliknąć różdżką i wam zaznaczy całe białe tło. A postać zostanie. Jeżeli chcecie coś właśnie takie bardziej, na przykład takie HD sobie wyciąć, no to możecie sobie tutaj je pozaznaczać i sobie je wyciąć, nie? Albo sobie je przesunąć tutaj, o, gitara, nie? No, do przesunięć i tak dalej, to potem. Ważną sprawą jest skrót klawiszowy, właśnie jeżeli ktoś tam zapisuje, powiedzmy zaznaczymy sobie coś i chcemy usunąć to zaznaczenie. I usuwamy to zaznaczenie kombinacją klawiszy Ctrl-D. I już nam nie jest to zaznaczone. Też się bardzo przydaje, bardzo przyspiesza cały proces. Dobra, z zaznaczenia to chyba wszystko o tym, co chciałem powiedzieć. Dalej mamy kadrowanie, tego w ogóle nie używam, tak naprawdę to pominę. Tu mamy próbkowanie, pobieranie koloru. Biorę sobie tą opcję kroplomierz, to się nazywa. Jest próbkowanie kolorów, ale tego nie użyłem, używam kroplomierza. Przytrzymuję sobie, klikam i mogę sobie latać po całej planszy tak i szukać koloru, który mnie interesuje. Pobieramy, on się tutaj automatycznie wkłada tutaj w kolor pierwszego planu. Możemy sobie skopiować jego nazwę i wkleić tam, gdzie nam potrzeba. Następnym narzędziem jest pędzel korygujący i inne przyrządy, narzędzia, które mnie nie interesują. Tylko zajmijmy się tym pędzlem korygującym. No o co chodzi z tym pędzlem korygującym? No załóżmy, że sobie zrobimy kropkę tutaj. O, za duża ta kropka. Zwiększamy i powiększamy sobie to przy pędzlu, czy przy gumce, czy przy wszystkim, czymkolwiek, nawiasami kwadratowymi. To też ważna sprawa dla tych, co tam chcecie sobie zapisać, zapamiętać. Też warto zwrócić na to uwagę, bo też bardzo przydatny skrót. Powiedzmy, zrobimy sobie kropkę, nie? Taką niedoskonałość. No, jeżeli mamy sobie ten pędzel korygujący, możemy sobie pobrać jakąś część, no, jakąś część warstwy, tak? I skopiować sobie ją. Przytrzymujemy Alt, klikamy, no i w tym momencie mamy skopiowaną tą część, tak? Możemy sobie nią zasłonić, tą kropkę, którą sobie zrobiliśmy wcześniej, która nam nie pasuje, no i zamaskowaliśmy sobie, skorygowaliśmy, nic nie widać, nie? No. Dobra, no i to by było na tyle. Reszty nie używam, nigdy nie używałem, nie przydaje mi się to. Łatka jest podobna, ale no używam jak coś pędzla korygującego, a też pędzla nie używam, bo używam stempla, a stempel, no za chwilę. Pędzel. Pędzel, bardzo ważna rzecz. Pędzel, jak mówię, powiększamy i pomniejszamy tymi nawiasami kwadratowymi. Jeżeli chcemy sobie go edytować, tak jak wszystkie inne narzędzia, mamy tutaj na górze ten pasek, możemy sobie tutaj edytować. Jeżeli chcemy sobie szybciej edytować, nie wszystkie opcje, ale na przykład coś takiego jak rozmiar i twardość i wybór pędzla, klikamy po prostu prawym przyciskiem myszy na jakieś wolne pole i możemy sobie wybrać jakiś pędzel, czy to taki, będzie nam malował tak, czy to inny, jakiś tam taki splash, czy po prostu normalne takie kółko, ostre, czy bardziej rozmyte. No, tutaj sobie ustawiacie rozmiar, tak samo jak właśnie tymi nawiasami kwadratowymi, no i twardość. Jeżeli sobie weźmiecie takie kółko, no to ono może być miękkie, ale możecie sobie też twardość na 100% dać i ono będzie również twarde. To również się bardzo przydaje. Na przykład jeżeli chcecie sobie zrobić jakieś tam ramkę taką, taki gradient pseudo, nie? No, możecie sobie tak zrobić i no i ładnie to wygląda, powiedzmy. O, to za dużo. No i macie takie ładne rozmycie, taki gradient na szybko, nie? Można tak powiedzieć. Dobra, cofniemy sobie to. I to był pędzel. Dalej mamy ołówek. Ołówek jest takim pędzlem na pikselach, mogę to powiedzieć. W każdym razie o co chodzi? No jeżeli sobie przybliżycie strasznie blisko, no to jeżeli chcecie malować sobie ołówkiem, no to on jest taki właśnie kwadratowy. Nie, to też się przydaje i można sobie tego używać, ale no on nie będzie taki ostry, tylko no jak ołówek. Znaczy on nie będzie taki gładki, tylko jak ołówek będzie taki, no będzie widać te krawędzie ostre. Także no to też się przydaje, no ale mówię, najczęściej się używa pędzla. Zastępowanie kolorów nigdy nie używam, tak samo pędzel mieszający, no taka śmieszna sprawa, no mogę wam pokazać jak to działa, ale tego też nie używam. No, także tego, nie? No, po prostu sobie miesza te kolory. Dobra, tego nie używam, najczęściej używanym narzędziem jest pędzel. Stempel, jest stempel ze wzorkiem i jest zwykły stempel, zwykłego stempla zazwyczaj się używa i to tak samo na identycznej zasadzie działa jak ten pędzel korygujący, co był wyżej, tutaj. Stempel działa na identycznej zasadzie, czyli możemy sobie coś tak naprawdę skopiować i wkleić gdzieś indziej. Zmniejszymy sobie ten pędzel, skopiujemy sobie to, przytrzymując Alt i klikając. I mamy już pobraną taką próbkę, możemy sobie ją albo wklejać, albo sobie malować nią jakkolwiek chcemy, nie? No, czyli jeżeli mamy jakieś niedoskonałości, również możemy sobie tym stemplem zakryć. Następną sprawą jest jakiś pędzel historii, artystyczny pędzel historii, co też nas nie obchodzi. I kolejną rzeczą jest gumka. Gumka, bardzo ważna sprawa. Gumka jak gumka, gumka ściera, nie? Co tu więcej mówić? Możemy sobie mieć taką gumkę twardą, ale również jak z pędzlem czy z innym narzędziem możemy sobie ją edytować. Możemy sobie wziąć miękką gumkę, możemy sobie ją zwiększyć, zmniejszyć. Możemy sobie wziąć gumkę jako ołówek. Tryb, właśnie tutaj mamy pędzel, możemy sobie jako ołówek wziąć i widzicie, możemy sobie ścierać jako ołówek, jako pędzel, tu na górze zmieniam po lewej stronie i jako pędzel, no. Tyle na gumkę zwykłą, tutaj mamy gumkę tła, możemy sobie tło usunąć, to też działa na takie wycinanie kontrastowe i usuwanie, tak najprościej mówiąc. Możemy sobie pousuwać te kolory, gumka tła. Tak, jeżeli mamy na przykład jakąś postać również na białym tle, to klikamy sobie gumkę tła i nam usuwa to jednolite tło. Magiczna gumka również działa na takiej samej zasadzie, nie zostawia śladów, także można je również używać zamiennie. No najczęściej używam zwykłej gumki. Dalej mamy wiadro z farbą, niczym innym się nie różni jak to z Painta. Możemy sobie coś pomalować i również jeżeli coś jest jednolitego koloru, jest pomalować to łatwiej. Jeżeli na przykład byśmy chcieli pomalować coś na kolor czerwony, powiedzmy takie Full HD, który jest różnokolorowy, ma jakiś gradient, no to nam się ładnie nie pomaluje, tak? Ale jeżeli tu mamy na górze jakieś tam jednokolorową tam warstwę, no to możemy sobie poklikać i elegancko się wszystko zamaluje, nie? No. To by było tyle na temat wiadra, a następną rzeczą z wiadra można sobie wybrać gradient. No i gradient jest, nie powiem, że jedną z trudniejszych rzeczy, ale jest dosyć trudny dla takiego świeżego gościa z Photoshopa. Dobra, może zaczniemy od tego, jaki może być gradient. Gradient może być liniowy, czyli coś takiego. Gradient może być radialny. To się tak nazywa? Tak, radialny się nazywa. Może być taki, czyli do środka powiedzmy, można go również odwrócić, czyli może być od środka. Inaczej, inaczej kolor. Tutaj sobie możemy kliknąć odwrócić, różne opcje mamy tutaj na górze. Generalnie od wszystkich narzędzi opcje są na górze. Możemy sobie je tutaj pozmieniać. Jeżeli was to tam bawi, możecie się tam pobawić. Następny gradient jaki mamy, to jest gradient skośny. Również możemy go tutaj... Aha, coś nie wyszło. Dobra, no tak wygląda. Może ktoś taki chce, nie? Może mu się taki podoba. Dalej mamy lustrzany. No podobny on jest do tego liniowego i tutaj mamy taki jakby romboidalny, czyli tak jakby rąb od niego odchodzi, tak, no. No i tak to wygląda. Zazwyczaj używa się liniowego i jak go użyć? No musimy wybrać tutaj gradient liniowy i jak chcemy edytować gradient, tutaj mamy na górze taki właśnie pasek tego gradientu, musimy w niego kliknąć i możemy sobie wybrać, jaki nam tam się podoba ten gradient, bądź utworzyć swój. Jeżeli chcemy utworzyć swój, najlepiej sobie wybrać ten pierwszy, bo to jest zlepka kolorów pierwszoplanowego i drugoplanowego. Tutaj po lewej stronie macie te kolory. No i sobie można edytować ten kolor. Tutaj na dole sobie klikamy i sobie edytujemy. Na przykład, no nie wiem, sobie weźmiemy teraz zielony. No i niech będzie czarny, tak jak jest, tak? Jeżeli chcielibyście zmienić, to tutaj również możecie kliknąć. No dobra, niech będzie jakiś tam, nie wiem, żółty, nie? Niech będzie żółty, zielony. No i sobie klikamy OK. Możemy sobie go zapisać, możemy wczytać, cokolwiek. OK, niech będzie taki gradient, tak? No i chcemy sobie go użyć. No to po prostu klikamy, przeciągamy i bum, jest gradient. Cofniemy sobie to. Ctrl-Alt-Z się cofa, to też ważna sprawa, ale wydaje mi się, że akurat ten skrót znacie. Jak chcemy coś zagradientować, niekoniecznie wszystko, tak? No bo tutaj jeżeli przyciągnę na wszystko, no to cała warstwa nam się gradientuje. Powiedzmy, że chcemy sobie gradient narzucić na to małe tutaj okienko, to białe, tak? No to musimy je zaznaczyć. Jak najłatwiej zaznaczyć, mówię, no różne są opcje zaznaczania, weźmiemy sobie różdżkę, zaznaczymy sobie, klikniemy, no i sobie jest zaznaczone, tak? Teraz wystarczy wybrać gradient, kliknąć, przeciągnąć, puścić i mamy zaznaczone. Mamy wypełnione. Żeby usunąć to zaznaczenie, no tak jak już mówiłem, powinniście wiedzieć, Ctrl+D, usunięcie zaznaczenia. Prosta sprawa, cofnę sobie to, no i gitara. Myślę, że gradient jest omówiony w takim stopniu, żeby każdy sobie z nim poradził. Gradient wiadro z farbą jest na jednym przyborze, tak żebyście się tam nie gubili, że o, nie mam wiadra z farbą, mam gradient, nie? No. Dalej jest rozmycie, wyostrzanie i smużenie. Na szybko. Tak samo możecie sobie tutaj edytować, o co chodzi w tym. No jeżeli chcemy sobie, co tu jest wybrane w tym momencie? Rozmywanie. Jeżeli chcemy sobie coś rozmyć, no powiedzmy tutaj mamy jakieś Full HD, tak? No i chcemy sobie to rozmyć. No i mamy rozmyte, już nie mamy ostrego takiego, nie? Dalej, no i tyle. Wyostrzyć tak samo to działa. Możemy sobie to wyostrzyć, jeżeli mamy za mało ostre, jeżeli mamy za bardzo rozmyte i chcemy to wyostrzyć. No to w tym momencie możemy sobie użyć tego narzędzia. I dalej mamy smużenie. Smużenie się przydaje do takiego właśnie rozciągania, do robienia takiego powiedzmy tła. Można sobie tym zasmużyć, nie? O, elegancko. I jest zasmużone. Jak komuś się tak chce i się mu się podoba, to sobie może tak się bawić tym narzędziem. Dobra, już dalej sobie nie cofnę. No i tyle by było z tego narzędzia. Najczęściej rozmywam, a smużam i wyostrzam bardzo rzadko. Tu mamy rozjaśnianie, ściemnianie, tak samo możemy sobie coś rozjaśnić, ściemnić, no chyba nie muszę tłumaczyć, tak? Dalej mamy pióro. Pióro jest bardzo, bardzo trudnym narzędziem, żeby sobie to ogarnąć, no i raczej bym to pominął. Znaczy pokażę wam po prostu, do czego to służy, ale no, że nie wymagam, no po prostu nie liczę na to, że ktoś będzie to rozumiał. Pióro, no to jest takie jakby zaznaczenie wielokątne, zaznaczenie punktowe, z tym, że jeżeli sobie klikniemy jeden punkt i sobie złapiemy za drugi, to możemy sobie przyciągać i edytować. Możemy sobie je uwypuklać, nadawać temu kształtu i mamy sobie ścieżki. Jeżeli mamy ścieżki, możemy sobie je przesuwać, aha, nie to. Ścieżki możemy przesuwać, ale możemy również zrobić z nich zaznaczenie albo wypełnić ścieżkę na przykład. No i mamy wypełnioną ścieżkę jakimś tam kolorem, nie? Możemy sobie również z niego zrobić zaznaczenie. O tym będzie poradnik oddzielny, ale tak na szybko wam powiem, że macie tutaj ścieżki. Tutaj w warstwach, zamiast warstw robicie sobie ścieżki, albo sobie tutaj, jeżeli tego nie macie, tutaj w oknie, w ustawieniach okna macie ścieżki i sobie możecie je otworzyć. Prawym na te ścieżki wypełnij, albo obrysuj, albo utwórz zaznaczenie. Pyk i mamy zaznaczenie. I normalnie jakbyśmy zaznaczali to. Możemy sobie wziąć w tym momencie wiadro z farbą i pomalować to na czerwono. Tak średnio, bo mamy to na jednej warstwie. Ale jakbyśmy zrobili sobie nową warstwę, wyłączyli tą, to spokojnie możemy to sobie zamalować. No dobra. Usuwamy to, bo to mi niepotrzebne. No i ścieżki, gdzie były ścieżki, ścieżki. Dalej mamy narzędzie tekstowe. Również musicie sobie tutaj pamiętać, że możecie sobie wszystko edytować u góry. No i można sobie różnie to, można sobie kliknąć, sobie coś pisać, albo można sobie utworzyć pole tekstowe i w nim pisać, no i tam nie będzie wychodzić nic poza to pole tekstowe, tak? Ja zazwyczaj robię pole tekstowe, ale klikanie też nie jest złe. No, powiedzmy sobie, wpiszemy tutaj nazwę mojego kanału, sobie to edytujemy trochę, tak? Jeżeli chcemy sobie zmienić kolor tego wszystkiego, musimy to wszystko zaznaczyć, tutaj u góry mamy kolor i możemy sobie zmienić tego koloru. Na przykład na jakiś tam zielony, żebyście widzieli, nie? Dobra, kolor. Można sobie to formatować do lewej, do prawej, do środka. Zazwyczaj do środka jest najlepiej, nie? Wielkość tego również możemy sobie zmienić tego tekstu, ale musi być on zaznaczony. No i tutaj mamy sobie wielkość tekstu, możemy sobie kręcić kółkiem w jedną, w drugą, bądź sobie wpisać jakąś tam wartość i mieć od razu powiększone o tyle razy. Co tam jeszcze do tego tekstu? Możemy sobie czcionkę zmienić, a jak? No i też musi być tekst zaznaczony i sobie kręcimy tutaj kółkiem, bądź wybieramy jakąś konkretną czcionkę, nie? No dobra, niech będzie tak jak jest. Co ja tu miałem? No mniejsza o to. Niech będzie to. Akurat ta była, no. Dalej mamy narzędzie do... No bo chyba z tych wszystko z tego tekstu, jak na razie, no bo... Poradnik odnośnie tekstu też będzie, bo no, jednak bardziej rozbudowany to jest niż samo zmienianie koloru i zmienianie czcionki i wielkości, ale mówię to później. No i tutaj macie tekst pionowy, tekst zwykły, no to też możecie sobie pisać pionowo, no ale tego się nie używa. Dobra, cofnę sobie to i wyrzucę. Mamy zaznaczanie ścieżek, narzędzie, no to jeżeli do ścieżek, no to też was nie interesuje tego, no bo ścieżki was generalnie nie interesują na chwilę obecną. To sobie zmienię, żebym miał tak jak było. No i tak naprawdę ostatnie narzędzie służy do rysowania. Można sobie zrobić prostokąt i sobie go wypełnić, klikając prawym i wypełni czy coś takiego. Nie ma tu wypełni, albo nie widzę, ale możemy sobie tutaj na górze wypełnić. Po lewo tutaj na górze i sobie wybrać jakiś kołd. No i możemy sobie to wypełnić, nie? Dalej możemy sobie to usunąć, żeby to tam nie przeszkadzało. Różne figury, możemy jakąś elipsę sobie, przytrzymując shift robi wam się równe koło. Również możemy sobie je wypełnić na jakieś tam koło, to nie? No, usunąć na przykład, albo zwiększyć sobie obrys. Mamy przerywaną, można sobie ciągłą zrobić. No i macie już ładne kółko, magia, co to za czary, nie? Także tak, tutaj macie jakąś rączkę, rączki to się tak używa. No można sobie coś poprzesuwać, na przykład, no nie wiem. Nie wiem, czy to zadziała. No chyba nie bardzo. Aha, bo tutaj obróć widok, to można sobie wszystko sobie tak machać tym, a rączka służy bardziej do 3D, wydaje mi się. No nie używam tego. Lupy też się nie używa. No i tutaj mamy kolory pierwszoplanowe i drugoplanowe. Maska. To też pominę, bo to też, no, gadać i gadać by można. No i ostatnia opcja służy do widoku. Również jest skrót pod F, czyli na przykład jeżeli nagrywacie materiał na YouTube i chcecie coś pokazać w pełnej okazałości, to możecie sobie tak pokazać na całym ekranie i dzień dobry, takie coś zrobiłem, nie? Pomijając to, że to już krzywo jest. Dobra, no bo tego nie, no teraz powinno być prosto, bo tego nie wyprostowałem. No dobra, no i chyba to by było na tyle. Chyba powiedziałem to wszystko, co chciałem powiedzieć. Długie to wyszło, no długie, no nic z tym nie zrobię, no niestety. Pasek nie jest mały, no dużo jest tych opcji. Jeżeli byśmy chcieli każdą dokładnie opisać, no to naprawdę można pół dnia spędzić. Ale myślę, że tak szybko, pokrótce te wszystkie opcje w miarę przystępnie wytłumaczyłem. Ale to i tak wszystko będzie się działo w praktyce, no jeżeli czegoś nie będziecie umieli zrobić, no to pewnie powrócicie do tego tutoriala i sobie zobaczycie, do czego dana opcja służy, czy jak to zrobić, nie? Skróty, skrótami klawiszowymi też się tak nie bardzo przejmujcie na początku, strasznie ułatwia to pracę, ale na początku no warto poznać po prostu, gdzie jest dana opcja, a potem to już samo wchodzi. Jeżeli często używacie danej opcji, nawet sami chcecie zobaczyć, jaki to jest skrót klawiszowy, żeby się po prostu nie męczyć aż tyle. Taki też poradnik zrobię odnośnie tych skrótów klawiszowych. No i co? No i może wam powiem tak szybko, żeby czasu nie tracić, których opcji tak naprawdę najczęściej się używa. I sobie skończymy. Także no przesunięcie najważniejsze mi się wydaje narzędzie, bo no bez tego nic nie zrobimy. Zaznaczanie, no to wiadomo, od czego, co chcecie zaznaczyć, to sobie wybieracie albo to, albo to, albo to. Jakkolwiek. Dalej mamy próbkowanie kolorów, to samo też wychodzi. Pędzel się używa, gumkę się używa, wiaderko z gradientem się używa, tekst się używa i w sumie tyle. A tego tyle jest na tym pasku, no. A mało się używa. No dobra, no nic. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, jeżeli chcecie poradnik odnośnie jakiejś tam konkretnej rzeczy, to na pewno zrobię, jeżeli będę tylko wiedział, o co wam chodzi i no, będę umiał to przedstawić. A tymczasem chyba będziemy się żegnać, także dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, żeby obczaić sobie moje inne materiały. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi dla was Aroxd3 i yo! Do następnego materiału.